Jak co roku idą święta, a wy bardzo często szukacie klockowych prezentów, również w tym świadku alternatyw, nie tylko i wyłącznie duńskich Lego. Jeżeli miałbym wymienić jeden produkt, o który pytacie mnie naprawdę często i właściwie co roku i pytacie mnie, czy w ogóle to fajne, bo przecież na takim kanale jesteśmy, no to jest tym produktem taki oto kubek. Kubek, który spotkacie w większości większych marketów, którego możemy sobie oklockować i który kosztuje około 40-50 zł. I właściwie o ten produkt miałem już tyle pytań, że nie liczę na palcach jednej ręki. W związku z tym postanowiłem go dzisiaj zrecenzować i zobaczyć, no czy w ogóle to fajne i czy w ogóle da się z tego pić. Więc do czego jest taki kubek? Sprawdźmy! W moim metalowym kubeczku Radler ideolo... Siemano, klockowe świry! Jak Polska długa i szeroka, tak tego typu konstrukcji właściwie możemy napotkać bardzo dużo. Począwszy od marketów, jakieś sklepy specjalistyczne i warto tutaj zacząć od podstawowej rzeczy, chociaż mam nadzieję, że nie muszę tego tłumaczyć. To nie jest oficjalny produkt Lego i oficjalny kubek z Lego nie istnieje. Tylko i wyłącznie podróbkowe kubki. Dlaczego? Swoją drogą, moim zdaniem dlatego, że Lego nie chce go wydać, dlatego, że jakby ktoś mógł tu wrzątek by się poparzył, byłaby afera, bo myślę, że Lego jest takie właśnie takie. Natomiast wracając, mamy tutaj kubek. Jak widzicie, on jest ostudowany z jednych stron, a z drugiej ma znowu te wklęsłe study. One jednak mają pewną wadkę, o której zaraz. Mamy również chwytaki spokojnie. Chwytanie tutaj tego nie boli w paluchy. To nie jest nadepnięcie na klocka, że zawijecie i ususzą was na Marsie. Nie, nie, nie. Właściwie z każdej strony jest on otoczony, chociaż tu to tak średnio będzie przystudować, no ale da się z każdej strony. Brakuje tylko od góry, ale to chyba logiczne, że tu by się słabo piło w ten sposób. Nawet od dołu, także możemy naprawdę sobie tworzyć fantazyjne całkiem rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jego jakość, nie ma tragedii, ale czy możemy wlać do niego wrzątek? Tu raczej powiedziałbym zdecydowanie nie, bo no cóż, ten plastik, jak w ogóle pukamy, czuć, że w środku jest pusty. To nie jest pełny kubek, on nie jest jakiś specjalnie ciężki, jest w środku pusty, więc między tą ścianką a tą ścianką zdecydowanie tam jest taka pustka. Nie radzę więc na niego właśnie tak jak na klocki Lego nadeptywać. To przede wszystkim. Natomiast teraz to, co was interesuje nas najbardziej, czy te study w ogóle do czegoś się nadają. No i mam tutaj klocka ochotnika, żeby to przetestować, bo ja już to przetestowałem, ale wam teraz chcę pokazać. Przede wszystkim mamy tutaj study w ten oto sposób robione i tutaj tak naprawdę wszczepia nam się to bez problemu. Trzyma się w miarę mocno, jak widzicie. Dobra, nie będę tak robił, zabolał mi paznokieć. Jak widzicie, trzyma się to naprawdę mocno, raczej nam nie odpadnie, a przypominam, że używam klocka podróbkowego. Nie tylko poziomo, ale i pionowo możemy tutaj spokojnie przystudować sobie ten element, więc jak najbardziej wow, możemy coś naprawdę pięknego sobie tutaj przyozdobić, tym bardziej, że te kubki występują w różnej kolorystyce, możemy sobie więc dobrać. Zdecydowanie niestety gorzej jest już tutaj, ponieważ przede wszystkim tutaj, no akurat wziąłem taki klocek, to też nie wejdzie, możemy budować tylko i właściwie w pionie, no i też wszczepia się to jeszcze mocniej niż tam, tu nawet kciukiem się boję stukać, bo by mnie chyba bolało, tu się faktycznie to wszczepuje bardziej, o. Natomiast, no wiecie, budowanie tą stroną jest też zdecydowanie cięższe, no i generalny minus, nie wejdzie nam tutaj klocek tak, by wam to chociażby pokazać, o. Teraz będzie ładnie to widać. Widzicie, te study nie są przystosowane, kilka milimetrów. Natomiast mam wrażenie, że oni tutaj faktycznie zrobili odwrotność, czyli tu jest dobra, a wiecie, tu faktycznie wzorowano się na tym, tylko że to nie do końca tak działa. No, nieważne, moi drodzy, wiedzcie, że tutaj możecie tylko i wyłącznie pionowo te elementy dać, poziomo nie. Już nie wspominam o tym, że czwórki tutaj oczywistym jest, że nie dacie, bo tutaj macie większą przerwę jeszcze między niż tymi. Jeżeli chodzi tutaj, no to tutaj jakby przynajmniej nie mam wątpliwości, czy można poziomo, ale pionowo również klocek wchodzi elegancko i trzyma się bardzo dobrze. No i tutaj również tu jest zwykły, zupełnie jak najprostszy plate. Możemy te elementy wszczepiać. No i tak samo tutaj możemy, ale też tylko pionowo, chociaż nie pomyślałem, czekajcie. Poziomo też by się dało. Spójrzcie. Taki praktycznie spust. Na przykład naciskacie spust i herbata się wylewa, nie? Tam ten klocek już gdzieś polecał, więc spokojnie, ja sięgam tu po kolejny. Mam tych klocków naprawdę dużo. Kolejny klocek podróbkowy. Jak widzicie, możemy jeszcze klocki dać sobie tu, czy tu. Naprawdę wbrew pozorom moglibyśmy cały ten kubek obudować dookoła,
i przyozdobić go właściwie w całości po swojemu. Przy czym, tak jak mówię, nie jest to takie proste przez to, że tutaj są te study wklęsłe. Nie mam pojęcia, czemu tak zrobiono. Uważam, że tutaj też powinny być te, dałoby to znacznie większe pole do manewru, ale właściwie wszystkie kubki, z którymi się napotkałem, mają właśnie taką oto metodę. Mamy również i te spod spodu. No i patrzcie, tutaj mam szóstkę i jak widzicie, ta szóstka, nie, akurat szóstka by mi akurat jeszcze weszła, w sensie musiałbym mieć piątkę, ale wszyscy wiemy, że chociażby z Lego takie piątki nie istnieją. W ogóle patrzcie, jak to w ogóle fajny statek by był, kurczę, tu ma podnóżek ten, a to taki, wiecie, przerywnik. Tutaj więc piątki nie istnieją, ale tutaj szóstka nam już wchodzi. Natomiast piątki istnieją przecież na przykład z Kobi. Tu troszkę widzę, że jakby nie do końca nam wszedł ten klocek elegancko, ale też pytanie, kto coś będzie, no właśnie, nawet wypada, także ten dół do końca nie jest dobry. Natomiast też pytanie, kto by chciał sobie od spodu coś robić, bo chyba jednak nikt. Można powiedzieć, że tak podsumowując troszkę ten kubek, w rządku bałbym się tu nalać do zimnych napojów jak najbardziej. Study wystające jak najbardziej ok, możemy tu budować, wszystko trzyma się świetnie i się nie rozpadnie, myślę, nawet jak nam ten kubek upadnie, oczywiście w zależności od złożoności tego konstruktu. Natomiast te study tu już jest zdecydowanie gorzej, bo możemy albo budować tylko pionowo, albo od dołu nawet to się średnio trzyma. Także kurczę, czekam, żeby ten kubek wyszedł zdecydowanie w wersji takiej niż takiej. Tu jeszcze te wklęsłe są lepsze niż te, ale one są tylko od góry do dołu, rządkowo możemy, także to też tak do nich bym nie zwracał uwagi. No, zdecydowanie jest to produkt, który kupić możecie. Osobie, która faktycznie lubi takie domowe gadżety, trochę jak Lego Dots, sprawicie, myślę, przyjemność. Nie jest to jakoś, że nam ten kubek popęka w rękach, raczej, tak zakładam, aczkolwiek jeszcze go nie testowałem tak, żeby, nie wiem, faktycznie nie rzucać o ściany, nie? Ale nie zamierzam generalnie, nie? Boję się, że mógłby bardziej prędzej w ścianie zrobić dziurę, natomiast trzeba jednak uważać, bo mówię, no tutaj przestrzeń jest między nimi, żeby nie wiadomo jak na ten kubek jednak nie nadeptywać. No, poza tym jest spoko, uważam, gadżet jak najbardziej, myślę, że warto, ale zdecydowanie bliżej tej ceny 30 zł, niż na przykład 60-70, bo tyle mógłby kosztować oryginalny z Lego, zdecydowanie lepszą jakością i dobrym wypełnieniem w środku, albo gdyby jeszcze miał chociażby studę tutaj. Taka jest, moi drodzy, moja opinia. Czekam na wasze opinie, być może macie już taki kubek, albo chcecie komuś kupić i wam się pomogłem, będę wdzięczny za jakiś komentarz, lajka oraz oczywiście zostawienie subskrypcji, bo jak wiecie, dla mnie to jest ważne i ja sobie wasze zdanie i subskrypcje i wszystko cenię. Także do dzieła, moi drodzy, dzięki, że tutaj byliście i wszystkiego dobrego i fajnych prezentów pod choinką. Bye!